Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa w wirtualnym pokoju Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. Widzimy się albo słyszymy z niektórymi Państwa ponownie. Dzisiejsze spotkanie z cyklu Kresy Zapoznane realizowane jest w ramach projektu Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych pod przewodnictwem profesora Bartosza Korzeniewskiego. Kolejne już spotkanie ze znamienitym gościem, z panem Tomaszem Kubą Kozłowskim, którego ponownie mam zaszczyt witać w progach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej, co prawda wirtualnych, ale jednak w gościnnych progach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. Dzisiaj opowieść świąteczna, w iście świątecznym nastroju, będzie o obrzędach, będzie o tradycjach, będzie bardzo wielokulturowo, czyli ciekawie. Będzie też i tajemniczo trochę, zapewne. I szanowni Państwo, jeszcze taka mała niespodzianka na sam już koniec. Jak to na święta przystało? Mamy też niespodziankę w postaci nagrody dla wszystkich Państwa, którzy wytrwale będą razem z nami. Przygotowaliśmy zabawę konkursową. Do wygrania jest wydawnictwo albumowe Kresy Najpiękniejsze Miasta. Zachęcam do pozostania z nami do samego końca i trzem osobom, które będą albo wykażą się refleksem i znajomością przede wszystkim tematu, roześlemy te wydawnictwa. Zapraszam serdecznie na tą fascynującą przygodę i opowieść i oddaję już głos prowadzącemu panu Tomaszowi Kubie Kozłowskiemu. Zapraszam serdecznie Państwa. Dobry wieczór Państwu. Znowu ze względów technicznych nie możemy na początek spotkać się z profesorem Bartoszem Korzeniewskim, chociaż wiemy, że jest z nami, a to jemu zawdzięczamy ten projekt Kresy Zapoznane, realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego przygotowujemy prezentacje poświęcone różnym wątkom i historiom związanym z dziedzictwem historyczno-kulturowym ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Jeszcze przed zamknięciem udało nam się zorganizować kilka takich spotkań z publicznością, a ostatnie już tylko w sieci. Niedawno zabierałem Państwa na Nowogródczyznę na buszowanie po nowogródzkich matecznikach, a to wszystko dzięki temu, że od kilkunastu lat w Domu Spotkań z Historią w Warszawie prowadzę autorski program dedykowany dziedzictwu historyczno-kulturowemu ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Zainteresowanych zapraszam do śledzenia profilu Świat Kresów w Facebooku. Znajdą tam też Państwo odesłanie do nowego cyklu, który wspólnie z Muzeum Józefa Piłsudskiego uruchomiliśmy w grudniu i pierwsze nagranie z tego cyklu Zułów od kolebki do Narodowego Panteonu poświęcone miejscu urodzin Piłsudskiego mogą Państwo obejrzeć w kanale YouTube Muzeum Józefa Piłsudskiego. Ale my wracamy do naszego projektu Kresy Zapoznane. Dzisiaj prezentacja i spotkanie pod hasłem Między Chanuką, Pasterką a Jordanem. Jeżeli puchowe czapy śniegu pokrywają schody najsłynniejszego gimnazjum, liceum Aten Krzemienieckich na Wołyniu, jeżeli w śniegu toną szyby naftowe w Zagłębiu Borysławskim nieopodal Drohobycza, jeżeli śnieg pokrył Karpaty od Bieszczad po Gorgany i Czarnochore, to ani chybi sygnał, że nadszedł grudzień. Modne lwowianki przywdziewają cieplejsze palce,
Delta i oczywiście zakładają mówki, nie rezygnując z modnych kapeluszy, a to wszystko oznacza, że przychodzi czas niekończących się świąt. Bo na tych wielokulturowych, wieloreligijnych, wieloetnicznych kresach od grudnia do stycznia ciągnie się pasmo świąt obchodzonych przez wszystkie niemal zamieszkujące te ziemie społeczności. Tą ferię świąteczną rozpoczynają zazwyczaj obchodzone w grudniu, bo to święto ruchome, święta chanukowe w domach tych, gdzie mieszkają Żydzi. Chanuka płynnie przechodzi w Boże Narodzenie obchodzone przez chrześcijan wyznania katolickiego czy ewangelickiego, a w połowie stycznia wszystko kończy się jednym z najważniejszych świąt obrządku wschodniego, świętem Jordanu, tak szczególnie czczonym w kościołach wschodnich, grekokatolickim i prawosławnym. Wypada nam zacząć od tego święta, które kalendarzowo rozpoczyna ten ciąg świąteczny na kresach, przypominając, że w XIX wieku na skutek zmian demograficznych, zwłaszcza w strefie osiedlenia, gdzie na skutek polityki carskiej w miastach skoncentrowano ogromną część społeczności żydowskiej, wypędzając ją z terenu Rosji właściwej, ale podobny proces obserwowaliśmy też i w Galicji Wschodniej, więc zwłaszcza w miastach, gdzie mieszka społeczność narodowości żydowskiej, obchodzone jest święto Chanuki, zwane inaczej świętem świateł, nie najważniejsze w całej plejadzie świąt żydowskich, ale święto dosyć sympatyczne, domowe. Gdybyśmy cofnęli się o 120 lat temu z okładem, moglibyśmy zaopatrzyć się we Lwowie wydawane na początku XX wieku charakterystyczne karty z wizerunkami obrazów malowanych głównie zresztą przez malarzy lwowskich, a w tej serii wydanej nakładem księgarni Altenberga znaleźliby Państwo nie jeden motyw żydowski, naukę w domu, odbieraną od najmłodszych lat. Ale tą naukę za chwilę trzeba odłożyć, bo właśnie nadchodzi Chanuka, obchodzona dla uczczenia wydarzeń historycznych, które rozgrywały się dawno, dawno temu, kiedy to doszło do powstania Machabeuszy i wypędzenia znienawidzonej przez Żydów helenistycznej dynastii Seleucydów, odzyskania kontroli nad najważniejszym miejscem w Jerozolimie, czyli świątynią jerozolimską, i wielkich uroczystości, które temu towarzyszyły, i wydarzenia, które z czasem uznano za cudowne. Oto bowiem, gdy chciano zapalić światła w tradycyjnej żydowskiej menorze, okazało się, że naczynia z oliwą mają zerwane pieczęcie, nie są koszerne. Legenda przekazała, że jeden z chłopców znalazł jakieś naczynie nietknięte, ale ilość oliwy, którą tam znalazł, mogła wystarczyć na jeden dzień, a jednak nastąpiło wydarzenie o charakterze cudownym. Oliwy wystarczyły na dni 8 i od tej pory przez 8 dni palą Żydzi światła, wspominając ów cud chanukowy. Z czasem wykształciły się charakterystyczne lampki, które były używane podczas tego święta, a
ostatecznie najpopularniejsze chanukije, czyli menory chanukowe. O ile tradycyjna menora żydowska ma 7 ramion, chanukija ma ramion 9, przy czym tak naprawdę 8 istotnych do zapalenia światła każdego dnia i 9 ramię wysunięte, specjalne, od którego się odpala pozostałe, nazywane pomocnikiem, a w tradycji żydowskiej to światełko nazywa się szamasz. Szamasz i światła te zapala się przez kolejne dni na pamiątkę tych historycznych wydarzeń. Nie wolno ich używać do czegokolwiek innego, nie wolno od nich odpalać żadnych innych świateł. Święto Chanuki najczęściej zmaterializowało się zatem w setkach i tysiącach tych pięknych kandelabrów, tych menor chanukowych, wyrabianych na terytorium Rzeczypospolitej, bo przypomnijmy, że w XIX wieku był taki czas, kiedy 70% populacji żydowskiej całego świata zamieszkiwało na ziemiach dawnej pierwszej Rzeczypospolitej. Nic dziwnego, że było komu święto Chanuki tutaj obchodzić. Tradycyjnie świece chanukowe powinny być zapalane co najmniej 30 minut po zapadnięciu zmroku, a ten obyczaj bardzo pięknie przypominał w swojej twórczości jeden z żydowskich poetów urodzonych we Lwowie, Maurycy Szymel, publicysta, poeta związany z twórczością w języku jidysz, ale także w języku polskim, pisujący w lwowskiej gazecie żydowskiej Chwila. Tak pisał o tym święcie chanukowym na Podolu, bo odnosił się do historycznej miejscowości znanej mu rodzinnie, do miejscowości Toporów na Podolu. Patrz, jak smutno jest za oknem, patrz, jak biało, tak już mało nam radości pozostało, ty masz ręce dobre i kobiece, zapal, zapal chanukową świecę. Widzisz, dawniej dziad mój, krawiec z Toporowa, wiódł w ten wieczór mnie do okna i całował i zapalał żółtą ręką po kolei 8 świateł smutku i nadziei. Tradycyjnie bowiem lampy chanukowe powinno się stawiać w pobliżu okien, tak by było widać, w których to domach mieszkają bogobojni Żydzi. Trzeba też powiedzieć, że we Lwowie zgromadzono w dwudziestoleciu międzywojennym jedną z ciekawszych kolekcji chanukii, a autorem i właścicielem tego zbioru był ceniony lwowski bankowiec, numizmatyk, znakomity znawca ekslibrisów i wielki kolekcjoner judaików Maksymilian Goldstein. To on przez całe lata gromadził wszelkie przedmioty kultu religijnego Żydów i w latach 30. utworzył we Lwowie pierwsze na ziemiach polskich muzeum żydowskie, które nie przetrwało oczywiście ze względu na wybuch II wojny światowej, ale warto jego działalność przypomnieć, także dlatego, że wśród zgromadzonych przez niego artefaktów przypominających o wielowiekowych związkach Żydów z ziemiami Rzeczypospolitej znalazły się bardzo liczne chanukije. Sam Goldstein był zresztą autorem znakomitych publikacji poświęconych kulturze i sztuce ludu żydowskiego na ziemiach polskich, taką
luksusową publikację wydał we Lwowie i w niej znalazły się zdjęcia tych Chanukii, które zgromadził w swoim wzbiorze. Wśród nich bardzo ciekawych, odmiennych od tych świeczników przypominających tradycyjne menory, świeczników chanukowych wykonywanych z porcelany ceramicznych w fabryce w Lubyczy Królewskiej, skąd dostarczane były do domów żydowskich, głównie zresztą w Galicji Wschodniej. Bardzo często też używano takich pięknych świeczników chanukowych z charakterystycznymi plecami, niesłychanie bogato rzeźbionymi i owymi 8 lampkami na dole i tą 9 szamaszem, od której odpalało się pozostałe. Dzisiaj część materiałów i obiektów zgromadzonych przez Maksymiliana Goldsteina mogą Państwo znaleźć w zasobach Lwowskiego Muzeum Historii Religii, utworzonego w czasach sowieckich, oczywiście głównie po to, by dezawuować i wyśmiewać wszelkie obrządki religijne, ale w tym muzeum mieszczącym się w zespole klasztoru dominikanów znajdą Państwo po części owe przedmioty zgromadzone przez Maksymiliana Goldsteina. Niektóre z takich przedmiotów bez trudu odszukają też Państwo w innych muzeach, w wielu miastach Rzeczypospolitej, także tych, które mają lwowskie pochodzenie, bo w lwowskich zakładach wiele takich świeczników chanukowych było wykonywanych. Drugą tradycją związaną z wieczorem chanukowym w żydowskich domach był drejdel. Drejdel, czyli fryga, mówiąc bardziej popularnym językiem, a jeszcze bardziej to, co nam jest bliskie, to bączek, ale nie ten okrągły, który część z nas może jeszcze znać z dzieciństwa, a charakterystyczny, zbudowany w kształcie sześcianu z 2 przeciwległymi sztyftami, górnym i dolnym, który kręciło się, a na ściankach znajdowały się litery hebrajskie odnoszące się do żydowskiego napisu, który w tłumaczeniu wolnym mógłby brzmieć: cud wielki był tam. Drejdel, w który kręcono tradycyjnie wieczory chanukowe w domach żydowskich, rozpalał graczy do białości. Rzecz polegała na tym, że w zależności od tego, na którą ze ścianek upadł, albo się wygrywało, albo przegrywało, stawiało się orzechy, albo drobne monety, albo jakieś inne drobiazgi. To była ulubiona zabawa podczas święta Chanuki. Dzisiaj czasem w miejscach, gdzie kiedyś mieszkali Żydzi, wydobywane są z ziemi takie często już odkształcone, charakterystyczne, dziwne wyroby z metalu. Znawcy doskonale wiedzą, że to drejdle, bączki używane podczas święta Chanuki. Proszę Państwa, ten klimat bardzo często już całkowicie zeuropeizowanych, bardzo często też spolonizowanych domów żydowskich, zwłaszcza lwowskich, bo tu w XIX wieku najszybciej Żydzi się polszczyli. Doskonale widać także na tych kartach pocztowych wydanych na początku XX wieku nakładem wydawnictwa Altenberga, notabene znakomitego, bardzo cenionego wydawcy książek, w tym przede wszystkim polskich romantyków Mickiewicza, Słowackiego. Widać tutaj żydowską babcię i dzieci przy stole.
Wobec tego to spotkanie z Chanuką zakończmy jeszcze jednym wierszem napisanym już całkiem współcześnie, a odnoszącym się do tego zaginionego obyczaju, bo o zbrodniach dokonanych przez Niemców na ziemiach polskich zniknęli przecież w ogromnej mierze ci, którzy ten zwyczaj kultywowali. Moja babcia, płacze oliwną łzą moja Chanuka, samotne godziny tykają w zegarze, pośród ogników daremnie cię szukam. Zawsze marzyłaś, o czym ja dziś marzę, że usiędziemy, że się ogrzejemy w noc, w której wszystko ciałem się obleka, gdy dobry profil z życiem idą w parze z tym złym, jak twój odszukać chcę człowieka. Zasiedzieliśmy się, proszę Państwa, przy chanukowych lampkach, a tymczasem w oddali słychać bardzo wyraźne janczary, i to nie byle jakich sań, bo sań, którymi po kresach, jak długie i szerokie, sunie właśnie święty Mikołaj. Ale nie ten spocony, najczęściej tłusty, brodaty facet, który straszy nas w centrach handlowych od 1 listopada. Szczęśliwie w tym roku pandemia pozwoliła nam nieco odetchnąć od tego namolnego towarzystwa, ale ten prawdziwy, święty, nawiązujący przecież do wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej i katolickiej, któremu tradycyjnie towarzyszą jako pomocnicy nie żadni krasnale, nie żadne renifery, ale po prostu diabełek i aniołek. Bo gdzie jak gdzie, ale zwłaszcza na kresach, gdzie postać świętego Mikołaja, głównie zresztą za sprawą kościołów wschodnich, prawosławnego i grekokatolickiego, była niezmiernie czczona, tu też znajdowało się wiele cerkwi i kościołów pod jego wezwaniem, Mikołaj był doskonale znany i obecny. Rysowano go na kartach pocztowych, kiedy te pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Tak przedstawiał go znany lwowski malarz Tadeusz Rybkowski. Tak inny z lwowskich malarzy Winterowski. Były także tradycyjnie, jak Państwo widzą, zawsze aniołek i diabełek. O ile aniołek przynosił prezenty, to diabełek dla niegrzecznych dzieci w każdym domu miał w zanadrzu rózeczki, rózgi, by przypominać tym, którzy przeskrobali coś w ciągu roku, że mają się poprawić. Były także przepiękne projekty ukraińskich kart pocztowych wydawanych we Lwowie, zwłaszcza celowała w tym jedna z najlepszych ilustratorek ukraińskich, Ołena Kulczyczka, autorka znakomitych secesyjnych projektów, w tym także kart pocztowych. Tu wszędzie widać klimat i odwiedziny ze strony świętego Mikołaja. Co ważniejsze, do wielu domów tak naprawdę święty Mikołaj właśnie 6 grudnia przynosił jedyne zresztą otrzymywane prezenty. Jak wspominała Janina Półtorak, urodzona pod Samborem, pod choinką nie było żadnych prezentów na Wigilię. Dzieci dostawały je 6 grudnia od Mikołaja pod poduszkę. Pamiętam, że babcia Barbara podarowała mi piernik z naklejonym wielkim kolorowym papierkiem przedstawiającym świętego Mikołaja, i to był nieprawdopodobny luksus, nie wiem skąd to wzięła. Prezentami dla dzieci były zwykłe cukierki, bo o jakichś czekoladowych żeśmy nawet nie śnili. Każdy z nas, jak nas było troje, kilka dostawał. Wyobrażam sobie, co by powiedziały moje dzieci na takie diktum, że pod choinką prezentów ma nie być, a na świętego Mikołaja 3 cukierki, to nie czekoladowe. Narzekamy, proszę Państwa, solidnie, a w głowach nam się po prostu poprzewracało. No dobrze,
Mikołaj za nami. Ciąg spotkań choinkowo-wigilijnych, które w latach 20. i 30. organizowały rozmaite instytucje, ale w znacznej mierze o charakterze charytatywnym. Bowiem to była okazja, by niezamożną dziatwę, tej przecież na Kresach nie brakowało, w jakikolwiek sposób wywianować. Stąd do tej akcji włączały się stacjonujące na ziemiach wschodnich formacje wojska, a przede wszystkim Korpusy Ochrony Pogranicza, które urządzały choinki dla dzieci w miejscach, gdzie stacjonowały poszczególne bataliony Korpusu Ochrony Pogranicza. Gdyby jednak Państwo zajrzeli do owych paczuszek, które trzymają z przejęciem dzieci, zdziwiliby się Państwo, nie znajdą tam Państwo żadnych zabawek. To są po prostu jakieś elementy ubrania, spodenki, sukienka, sweterek, bo prezentami były rzeczy po prostu bardzo podstawowe, bardzo potrzebne. Ten zwyczaj urządzania spotkań przedświątecznych zakradł się także do szkół i do przedszkoli. Przedszkoli było niewiele, ale te, które funkcjonowały, miały już w swoim wnętrzu imponujące choinki sięgające sufitu, tak jak te w przedszkolu w Mikuliczynie. Podobnie było w niektórych szkołach i gimnazjach, gdzie jeszcze przed rozpoczęciem świąt pojawiała się choinka i tradycyjne spotkania choinkowe. Ale proszę Państwa, niech te zdjęcia Państwa nie zmylą i nie zwiodą. Tak naprawdę choinka w owym czasie na Kresach była rzadkością. Na wsiach nie było jej prawie w ogóle. Dopiero w latach 20. i 30. wkraczała na teren wsi. Częściej właśnie pojawiała się w instytucjach publicznych, bo przez dziesięciolecia, ba przez stulecia wieczerzy wigilijnej i świętom Bożego Narodzenia towarzyszyła nie choinka, a dziad zwany biduchem na Kresach. Zwyczaj wywodzący się jeszcze z czasów pogańskich, który zaadoptowało chrześcijaństwo i w ten sposób izbie, w której spożywano wigilijną wieczerzę, w rogu pojawiał się snop zboża, w zależności od tego, kogo, na jakie zboże było stać, mógł być to by i snop pszenicy, i snop żyta, i snop owca czy jęczmienia. To on towarzyszył przez cały okres świąteczny. Ustawiano go najczęściej w dniu Wigilii lub bezpośrednio przed dniem Wigilii i w izbie stał i towarzyszył nam aż do Święta Trzech Króli, do 6 stycznia, kiedy palono diducha, palono dziada, a popiół trzymano, przechowywano aż do wiosny, by podczas pierwszego wyjścia w pole rozsypać go, aby mieć dobre plony. Notabene ten snop tradycyjnie nie powinien być byle jakim snopem, bo powinien być to pierwszy skoszony podczas żniw snop pszenicy, owsa czy niemłoconego żyta. W tradycji wywodzącej się jeszcze z dawnych czasów pogańskich oznaczał on przede wszystkim związek z pokoleniami, które odeszły poprzez diducha, poprzez dziada. Do naszego domu przychodzili ci, których już nie ma z nami.
i pozostawali z nami przez okres świąt Bożego Narodzenia. W zasobnych, bogatych domach ziemiańskich, także arystokratycznych, często można było spotkać obyczaj, iż w każdym rogu już nie zwykłej chłopskiej izby, ale paradnej sali stawiano snopy wszystkich czterech zbóż, a więc owsa, jęczmienia, żyta i pszenicy. I tak naprawdę to diduch i dziad przez stulecia towarzyszył nam przy wieczerzy wigilijnej aż do XIX wieku, kiedy z zachodu i południa za sprawą kultury niemieckiej zaczęła wdzierać się do naszych domów nieznana wcześniej przecież choinka. Ciągle jeszcze jednak, zwłaszcza na wsiach ukraińskich, ale nie tylko, można było w latach początkowych wieku XX, a także latach XX i XX spotkać owe dziady, owe diduchy, tak dobrze widoczne na tym obrazie. Nie było natomiast na Kresach, poza nielicznymi domami, tradycji znanej na południu Polski w postaci podłaźniczki, prekursorki choinki w środkowej Polsce, południowej Polsce, czyli gałązek jedliny podwieszanych u powały, u sufitu. Ten zwyczaj na Kresach raczej nie był kultywowany. Jak wspomnieliśmy, w XIX wieku zaczęło na Kresy docierać drzewko. Właśnie drzewko, a nie choinka. We Lwowie przed I wojną światową, tak pięknie wymalowanym w zimowej aurze przez Odo Dobrowolskiego, już na dobre rozgościły się w centrum miasta kiermasze z drzewkami, które mieszczanie lwowscy wstawiali do swoich mieszkań. Malował je z zapałem krakowski malarz Stanisław Tondos. Można je było także bez kłopotu odnaleźć na historycznych zdjęciach Lwowa sprzed wybuchu I wojny światowej. W lwowskich mieszkaniach te imponujące kilkumetrowej wielkości, sięgające sufitu, przypomnijmy, mówimy tutaj o mieszkaniach, które miały zupełnie inną wysokość, choinki robiły wrażenie, nikomu wówczas nie przychodziło do głowy, by wstawiać do domu jakieś małe knypki, jakieś karłowate choineczki, które z oszczędności albo braku miejsca tak hołubimy dzisiaj. Dodajmy jednak, proszę Państwa, że wkradanie się drzewka w tą tradycyjną polską przestrzeń nie przychodziło wcale łatwo. Wprawdzie już Teodor Tomasz Jerzy wspominał, że i u niego w domu gdzieś pojawiały się drzewka, ale przez długie, długie lata tam przede wszystkim stały właśnie snopy zboża, a jak trudno przychodziło mierzyć się drzewku z tą oporną rzeczywistością, widać na przykładzie bardzo pięknej rezydencji ziemiańskiej, położonej nad brzegiem Prypeci na wschodnim Polesiu. Mowa tutaj o Dereszewiczach, gnieździe rodzinnym Kieniewiczów, z którego wyszedł znakomity historyk Stefan Kieniewicz. We wspomnieniach Stefana i Antoniego Kieniewicza pojawia się ten moment, kiedy do Dereszewicz trafia drzewko, trafia choinka. Proszę pozwolić na fragment cytatu. O ile mój ojciec, pisał Antoni Kieniewicz, dbał bardzo o tradycję i wymagał, by co roku było to samo menu na wieczerzy wigilijnej i rozkoszował się kolędami, o tyle nie cierpiał choinki. Twierdził, że to zwyczaj niemiecki. No, miał absolutnie rację.
Z dawnych moich lat dziecinnych pamiętam, że choinka urządzana zwykle była w sali starej na górze. Widzą Państwo fronton dworu, pałacu w Dereszewiczach, więc na górnym poziomie stawała choinka. Nigdy mój ojciec nie bywał tam obecny. Później już godził się z widokiem choinki nawet w salonie. Zatem przenosimy się do Dereszewiczy, do salonu w Dereszewiczach, gdzie z góry w końcu zjeżdża choinka i zajmuje miejsce w tym najbardziej reprezentacyjnym wnętrzu. Później już godził się z widokiem choinki nawet w salonie, irytowało go jednak, że Fräulein Louise jako Niemka nie mogłaby przeżyć świąt, gdyby nie miała choinki przez siebie zapalanej co wieczór aż do święta Trzech Króli. Tak wspominał ojca Antoni Kieniewicz. Ojczulek w podobnych wypadkach zwykł podpluwać, burczeć, lecz w swej dobroci nie stawiał absolutnego weta, zaś Louise przez cały czas przesiadywała zadumana przy choince, aż ostatnia świeczka gasła. Proszę Państwa, o ile na kresach większości z drzewkami nie było problemu, bo lasów tam nie brakowało, to przecież były i takie miejsca, gdzie do lasu trzeba było urządzać prawdziwą wyprawę. Gdybyśmy odwołali się do wspomnień Jadwigi Jarosławy Kondrackiej, pochodzącej z Taurowa na Podolu, z tego Podola, gdzie lasy w większości zostały przez wieki wytrzebione i wycięte, okazać by się mogło, że, jak wspominała, po czasie wiosennych wielkich śniegów, mrozów i uciechy dla dzieci, bo pojawiała się jazda na sankach, trwały przygotowania do świąt w zimowej scenerii, a po choinkę tato jechał aż 2 dni do lasu. Dzisiaj, kiedy mamy ją pod każdym supermarketem, z trudem możemy sobie taką sytuację wyobrazić. Ten motyw choinki wędrującej z oddali do domu pojawia się także w twórczości znakomitego lwowskiego malarza Stanisława Batowskiego, a także i ukraińskich twórców Jarosława, jak na przykład Jarosław Pstrak, chociaż akuratnie w ukraińskich domach choinka nie była znana, tam pojawiła się w znacznej mierze pod wpływem polskim, tradycji polskiej, dopiero w latach 20. i 30. Bardzo pięknie wspomina to dziadek znanego, znanego kompozytora Krzesimira Dębskiego, Wiktor Sławosz Dębski, w swojej książce Było sobie miasteczko, opowieść wołyńska o Kisielinie na Wołyniu, gdzie z domu państwa Dębskich choinka wędrowała do sąsiadów, Ukraińców, bo była to choinka przechodnia, mogła służyć w obu domach i zaspokajać w ten sposób zarówno potrzeby Polaków, katolików, jak i Ukraińców, grekokatolików. Rzecz jasna, ogromnie dużo czasu trzeba było poświęcić na przygotowanie specjalnych ozdób świątecznych, ubrać choinkę. Choinka była pstrokata, taka tradycja. My ubieraliśmy nasze drzewko w ciastka, pierniki, małe czerwone jabłuszka, długie cukierki w złotkach, były też bombki, ale zawsze miały przeróżne kształty, nigdy nie były okrągłe. Sami robiliśmy łańcuchy z bibuły i słomy, gufrowało się cienką bibułkę, przykładało się do niej słomkę i wszystko nawijało się na nitkę. Muszę przyznać, że z pewnym wzruszeniem i żalem sięgam pamięcią do lat dziecinnych, kiedy rodzice, a zwłaszcza moja mama, pilnowali, by powstawały fantastyczne łańcuchy i ozdoby świąteczne wykonywane przez nas samych, a tymczasem dzisiaj po prostu wyciąga się to wszystko, co się przynosi ze sklepu. Jedna jest jeszcze istotna różnica pomiędzy drzewkiem
jakie bardzo często stało w domach i mieszkaniach na kresach, a choinką, którą współcześnie mamy w naszych mieszkaniach. By zrozumieć tą różnicę, oddajmy głos mistrzowi Melchiorowi Wańkowiczowi, który tak opisywał drzewka w rodzinnych majątkach, w których spędzał Wigilię Bożego Narodzenia, czy to w Kałużycach, czy w Nowotrzebach. Oto jego opis drzewka. Hej, bo drzewko nasze nie było ani takie, ani siakie, ani zbytne błyskotki kupne, sztuczne śniegi, niemieckie diabełki, aniołki, szklane kulki i inne wykrętasy, ani Boże broń stylizowane na ludowo, na polsko. Drzewko więc było w dary konkretne, zasobne i chodzić mogłeś koło niego, bracie, 3 dni i obiadać się gruntownie. Poza świeczkami lepionymi w domu łańcuchami z różnokolorowego papieru wszystko tam było można w gębę włożyć. Od góry do dołu czerwieniały pepinki, małe kolorowe jabłuszka zawieszone na różnobarwnych włóczkach. Równie obficie wisiały figi, pierniki, złocone i srebrne orzechy, duże cukierki kri-kri. W papierowych koszyczkach znajdowałeś, człowieku, malagę, migdały, daktyle. Doskonałości te się zrywało na miejscu i rozdzielało między parobczańską dziatwę. Nie ma już tych dworów, w których Wańkowicz objadał się dokumentnie przez 3 dni, spożywając, co tylko wisiało na drzewku. Ale pozostała o nich pamięć i nie tylko pamięć, bo może warto do tej tradycji wrócić. W każdym domu, gdzie są dzieci, namawiam Państwa, by urządzić drzewko jadalne. Wprawdzie następnego dnia lub po 2 lub 3 dniach będzie wyglądało tak, jakby tabun Tatarów po nim się przetoczył, ale ile szczęścia znajdą Państwo na twarzach własnych dzieci, to absolutnie bezcenne. Apeluję, drzewko ma być jadalne. Najwyżej można coś dowiesić. Czy będą to małe jabłuszka, cukierki, pierniki zwłaszcza, czy cokolwiek innego. Proszę Państwa, mamy zatem drzewko. Wiemy, że w tradycyjnym polskim domu koniecznie powinien być dziad, czyli diduch. Dziada, czyli diducha dzisiaj nie znajdziemy, ale pewnie w sklepach, gdzie kupujemy kwiaty, w kwiaciarniach, znajdą Państwo rozmaitego typu przybrania z elementami zbóż i kłosów. Warto je może mieć, by nawiązać do tej tradycji. A skoro o przygotowaniach do Wigilii mowa, trzeba powiedzieć, że oczywiście to czas pieczenia pierników. Szykowano się 4 tygodnie i choć nie był to ścisły post, jadło się w tym czasie bardzo skromnie. Zwłaszcza w niezamożnych domach, takich jak ten Stanisławy Jamcewicz w powiecie ośmiańskim. Najczęściej był to sok z kiszonych buraczków z ziemniakami, ziemniaki ze śledziem i konfiturą z borówek, rozmieszaną z gotowaną wodą i ziemniakami. A do tego oczywiście wypiekanie pierników. Jakieś 3 tygodnie przed Wigilią, wspomina Janina Kołodenna z Tłumacza, mama piekła pierniki, bo musiały zmięknąć. Pamiętam, że było ich dużo, miały różnorodne kształty. Mama niczego nie umiała zrobić w małych ilościach, zawsze mieliśmy górę ciasta. A teraz coś szczególnie ważnego dla pań. W moich stronach mak na makowce, łamańce i kutie był ucierany ręcznie w makutrze aż do białości. Dzisiaj używamy maszynek, gdzie te czasy, kiedy ręce bolały po 4-krotnym ucieraniu maku i mieleniu go w maszynce 4-krotnie. Nie można było oblizać tego tłuczka, którym ugniatało się mak, jakby jakaś panna to zrobiła, to miałaby łysego męża. Więc dziewczyny, pamiętajcie, nigdy nie oblizujcie
pałki po maku z makutry, owego tłuczka wyciągniętego z makutry. Skoro o przygotowaniach mowa do Wigilii, to jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. Gdyby sięgnęli Państwo do jednego z wiodących, moim zdaniem znakomitego, kobiecego czasopisma wydawanego we Lwowie, nosiło tytuł Świat Kobiecy Rekord, to w listopadowym numerze znaleźliby tam Państwo szczegółowo rozpisane informacje o tym, co i kiedy każda szanująca się pani i gospodyni domu powinna zrobić, by odpowiednio zawczasu przygotować się do świąt Bożego Narodzenia. W specjalnych artykulikach, poradach o świętach Bożego Narodzenia w dziale Dobra Gospodyni każda kobieta, każda pani domu otrzymywała ściągawkę, co i kiedy trzeba robić. Nie chcę być złośliwy, nie chcę być posądzony o jakieś bardzo nieparlamentarne, niepolityczne uczucia, ale chcę jednak Państwu zacytować, jak wyglądał rozkład szanującej się pani domu przed Bożym Narodzeniem. Myślę, że warto się nad nim chwilę pochylić. W pierwszym tygodniu grudnia urządzić wielkie pranie, ukończyć robótki na gwiazdkę i do ubrania choinki. Kto ma bliskich sercu w Ameryce, wyprawi listy z życzeniami świątecznymi i noworocznymi. W drugim tygodniu grudnia maglowanie, naprawianie, prasowanie bielizny, założenie firanek w mieszkaniu, uporządkowanym, uwaga, w listopadzie. Czyszczenie sreber, okien, trzepanie dywanów, zakwasić barszcz. W trzecim tygodniu grudnia upiec piernik, drobiazgi na drzewko, obacz przepisy, zrobić cukierki, tort pomadkowy, listy i kartki rozesłać, drób zwierzynę bić i sprawiać. No i teraz dopiero zaczynają się dni kluczowe. 22 grudnia, na dwa dni przed Wigilią. Drzewko ubrać. 23 grudnia, ryby sprawić, gotować groch, fasolę, kapustę, pszenicę na kutwie, mak namoczyć, piec strucle, makownik, ciastka, indyka, kury, kaczki, buraki do barszczu, lepsze niż gotowane, robić farsz do uszek, gołąbki postne, ciasto na strudel, szatkować i przedęstować jabłka, smażyć bułeczkę, wybrać rodzynki, a u szpiki z ryb pogotować, bakalie przysposobić, kompot z jabłek zrobić. 24 grudnia rano. Kuchnia ma być wyszorowana, wysprzątana, starannie wysprzątane pokoje, robić pierogi zapasowe, uszka do barszczu, smażyć rybę, ułożyć kompoty, upiec strudel, potranżerować na zimno i pochować pieczony drób, ugotować gołąbki z mięsem przeznaczone na święta, przyrządzić rybę po żydowsko. Gołąbki wigilijne można ugotować 22 grudnia, mogą stać na zimnie gotowane, a jest ulga w robocie. Oszczędzę paniom reszty tych zbawiennych rad. Domyślam się, że prawdziwą ulgę czują panie, a zwłaszcza panowie, którzy w niewielkim zakresie przykładali się do tych prac. Jak jest dzisiaj, tego już nie wiem. Proszę Państwa, kartki wysłane, wszystko przygotowane. Nie będziemy już mówić tutaj o innych sprawach, nie będziemy mówić o rybach, nie będziemy mówić o maku, nie będziemy mówić o tortach, o tym wszystkim, co jest nam niezbędnie potrzebne, by w zasobnym, bogatym, lwowskim domu mieć nieprawdopodobnie zastawiony stół, bynajmniej postnego, nie przypominający. W międzyczasie jeszcze wypada wyjąć obrusy, serwety. Bardzo często
specjalną świąteczną zastawę. To przecież kalka z obyczaju ze starszych braci wierze, czyli słynnej zastawy sederowej wyciąganej tylko raz w roku na święta Pesach. O czyszczeniu sreber była mowa. Mamy właściwie wszystko. No, lód jeszcze by nam się przydał. W tamtym czasie nie było przecież lodówek, więc z przerębli, z rzek wydobywano tafle i kostki lodowe, które służyły do chłodzenia potraw. I tak już mamy dzień Wigilii. Jak Państwo widzą, solidnie zmęczone panie domu mogą przystąpić do kolejnej porcji pracy i oczywiście same, bez mężczyzn, bo jak kazała tradycja dobra na Kresach, zwłaszcza w domach ziemiańskich i szlacheckich, panowie by nie przeszkadzali, nie pętali się pod nogami, nie zawadzali w pracach kuchennych. Tradycyjnie w dzień Wigilii, tak, tak, proszę Państwa, to nie pomyłka, w dzień Wigilii wybierali się na polowanie. Tak pisał o tym Wańkowicz. Dom cały po długotrwałym poście szykował się do obchodu wigilijnego. To była kobieca sprawa, a my, dzieci, zarówno jak tatusiowie i wujkowie, byliśmy niemile widziani. Tatusiowie więc i wujkowie ruszali skoro świt na polowanie. Różnie się tam panom myśliwym wiodło, wracali do domu nałykani świeżego powietrza, uszczęśliwieni, że maluczko, a już koniec postu, że czekają ich smakołyki i prezenty. Walali się do domu, otupując śnieg myśliwi, wypływały ze swych pokoi ciotki i starsze kuzynki już poubierane odświętnie i, proszę Państwa, jak wspominał Wańkowicz, wszystkie te trzy klasy ludności, a więc kobiety, dzieci i mężczyźni, łączyły się w jedno wspólne towarzystwo. Wszystko było gotowe, trzeba było czekać tylko na pierwszą gwiazdę, niech ręka boska broni kogokolwiek, by siadać do Wigilii przed ujrzeniem pierwszej gwiazdy. Wreszcie Marysia wpadała z okrzykiem, że już jest. No to pozostaje nam tylko podzielić się jeszcze opłatkiem. Dlaczego tylko? Przede wszystkim podzielić się opłatkiem, takim jak wyglądał mniej więcej na przełomie XIX i XX wieku, znowu za sprawą grafik z tamtej epoki możemy imaginować sobie, jak tam te opłatki wyglądały. A dodajmy, że dzielenie się opłatkiem było szczególnym, istotnym momentem rozpoczynającym wigilijną wieczerzę i nie były to zdawkowe życzenia, które dzisiaj sobie składamy, burcząc coś pod nosem i błyskawicznie przełomując się opłatkiem, ale życzenia poważne, solidne, takie chociażby, o których wspominał pan Melchior. Babka wchodziła z opłatkiem, dzieląc się ze wszystkimi, przy czym każdemu mówiła indywidualne życzenia. Zwłaszcza obowiązek rodziców i seniorów, by nie lekceważyć życzeń wigilijnych. Nie zawsze były to życzenia słodkie. Czasami babka pochylała się do ucha, patrzaj, zaczynał się cichy szept, o czym nic już nie było słychać, tylko palec wskazujący babki surowo groził. Zaczerwieniony delikwent ułamywał opłatek, całował w rękę i skwapliwie ustępował miejsca następnemu. Zatem pamiętajmy, by życzenia wigilijne zdawkowymi nie były, a jeśli chcemy przypomnieć i kultywować piękny, kresowy obyczaj, zachęcam Państwa, by po pierwsze, wnosząc opłatek, wnosić go na osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym białym talerzyku, razem z ząbkiem czosnku i miodem, bo tak wnosiło się opłatek, ale co ważniejsze,
by wnoszący opłatek, pan domu, gospodarz, gospodyni, pani domu, pamiętała o frazie, jaka powinna temu towarzyszyć. Mówiło się na szczęście, na zdrowie, z Wigilią, z kolędą. Żeby Państwo dobrze zapamiętali, proszę sobie teraz jeszcze raz głośno w swoich domach to powtórzyć. Na szczęście, na zdrowie, z Wigilią, z kolędą. Zwłaszcza w tym roku zdrowie nam się przyda. A ci, którzy zgromadzeni są w pokoju, w komnacie, w salonie, odpowiadają: daj Boże tę szczęśliwie odprawić i w zdrowiu następnej doczekać. Widzą Państwo tekst, więc proszę głośno powtórzyć. Daj Boże tę szczęśliwie odprawić i w zdrowiu następnej doczekać. Jak znalazł na nasze trudne pandemiczne czasy. Mamy zatem opłatek, mamy życzenia. Dodajmy, że w wielu domach była tradycja przechowywania specjalnego talerzyka opłatkowego, takiego jak ten, który zachował się w rodzinie Moniki Bajer-Smykowskiej, wydobywanego raz tylko w roku, po to, by służył podczas wieczerzy wigilijnej. Tym opłatkiem dzielono się przecież w najtrudniejszych chwilach, także w czarną noc okupacji, a jak wyglądała ta Wigilia na Kresach, no właściwie moglibyśmy tutaj rozpocząć nowe webinarium, bo nie starczyłoby nam pewnie paru godzin, by opowiedzieć o różnicach pomiędzy różnymi tradycjami, z jakimi mieliśmy do czynienia na Kresach. Na Kresach Północnych, tam gdzie wychowywał się na Kowieńszczyźnie w Wilkomierzu znakomity aktor i piosenkarz Gustaw Ludkiewicz, nie było kutii. Na stole, tak jak na całej Wileńszczyźnie, królowały śliżyki i mleko makowe. I co było charakterystyczne dla Kresów północno-wschodnich, to kisiel. Kiedy dzisiaj współczesnym młodym ludziom wspominam, że na Wigilię był kisiel, wzruszają ramionami i mówią, co to za pomysł. A przecież zwłaszcza na Kresach Północnych, na Litwie, na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, to potrawa, która przez długie dziesięciolecia i stulecia towarzyszyła nam podczas wieczoru wigilijnego. Opisywał ją przecież Adam Mickiewicz, wyjaśniając, czym był ów kisiel wigilijny. W domu Stanisławy Jancewicz na święta musiało być kilka rodzajów kisielu. Był sad, więc był kisiel wiśniowy, mógł być z soku kaliny, malinowy, biały, z płatków owsianych. Ten ostatni najpierw się kwasiło na piecu, potem przecedzało, dodawało soli, gotowało na małym ogniu, aż zgęstnieje i jadło ze słodką wodą makową. Dodajmy, proszę Państwa, że jak wspominał Adam Mickiewicz, kisiel ów serwowany na Wigilię to rodzaj galarety, którą się robi z rozczynu owsianego, płucze się wodą, aż póki nie oddzielą się wszystkie cząstki mączne. To właśnie od tego kisielu serwowanego na Wigilię wzięło się przecież znane w polszczyźnie powiedzenie, dziesiąta woda po kisielu. Nie wzięło się z powietrza, ale z tego kolejnego odcedzania cząstek mącznych. Dodajmy, że kisiel ten dosyć często nie był ulubionym przysmakiem i dzieci, i dorosłych. Wańkowicz pisał o nim wprost. Był taki kisiel owsiany, wyglądający jak brudny klajster. Niektórzy krzywili się go próbując, ale był i był elementem dobrze rozpoznanej tradycji potrawy wigilijnej na Kresach. Był także w domu w Dereszewiczach u wspominanych już Kieniewiczów. Był także w wielu innych domach
ziemiańskich, tam, gdzie pojawiały się i oczywiście dużo bardziej wysmakowane dania. U państwa Kieniewiczów, no spójrzmy, co u państwa Kieniewiczów było na Wigilię. A więc kwasek zabielany z uszkami z grzybów, szczupak duży w całku po polsku, czyli z jajkiem, leszcz smażony, nadziewany kaszą gryczaną, no ale trudno się dziwić, na Polesiu ryb nie brakowało, zwłaszcza nad Prypecią, łamańce z makiem, kompot z suszonych gruszek i jabłek i kisiel z mlekiem makowym i migdałowym do wyboru, do tego starka, wino czerwone i białe, zwykłe, krajowe, herbata, kilka gatunków przeróżnych strucli i moc przywiezionych zwykle z Pińska bakali. Proszę Państwa, rzeczywiście było tak, że zwłaszcza w tych zasobnych, szlacheckich, ziemiańskich, arystokratycznych domach Wigilia była przecież niekończącą się serią obżerania się, a nie Wigilią postną. Postna to domena chat chłopskich, wsi. A gdybyśmy przenieśli się na kresy południowe, tutaj tradycyjnie barszczyk z pierożkami, mogły być też pierożki z sosem grzybowym, gołąbki, kwaśnica, a więc zupa robiona na soku z kapusty z dodatkiem łyżki kaszy jaglanej, suszonych grzybków i cebuli przyzłoczonej. Na pewno nie było u nas ryby. W wielu domach na kresach południowo-wschodnich ryb nie było. Było ciasto drożdżowe z makiem, z owoców gotowało się kompot na Wigilię, po odcedzeniu owoce były używane do wypieków, u nas nazywało się to gruszczoki. Ale towarzyszyły temu też bardzo ciekawe obrzędy, dzisiaj kompletnie zapomniane. Wprawdzie my szczycimy się, że kochamy zwierzęta, ale w którym dzisiaj domu dzieli się opłatkiem ze zwierzętami? Nie, nie, nie tym opłatkiem, którym my się dzielimy. Do dzielenia się ze zwierzętami opłatkiem były specjalne opłatki kolorowe. Gospodarz z opłatkami kolorowymi czy gospodyni szli do stajni, do obory, tam dzielili się nimi z zwierzętami. Co więcej, przy Wigilii był zwyczaj, by z każdej potrawy odgryźć kawałeczek, wrzucić do drewnianego skopka, do skopca i zanieść potem zwierzętom. Myślano o zwierzętach wbrew pozorom być może więcej niż dzisiaj podczas Wigilii. W wielu domach, jak wspominałem, nie było ryby. Jak wspominała Janina Kołodenna z tłumacza, nie zawsze był u nas karp. Kiedy była bieda, nie mogliśmy sobie na niego pozwolić. Ale był barszcz, zupa z suszonych grzybów. No i proszę Państwa, tradycyjnie ulubiona kutia. Kutia, o której za chwilę, bo jeszcze jedna tradycja, która obchodzona była na kresach południowo-wschodnich, zwłaszcza w województwie lwowskim, na wsiach pod Lwowem. Czy komuś z Państwa mówi coś termin ordziaki, kapuściaki czy śliwiaki? Co to są ordziaki, kapuściaki czy śliwiaki serwowane na Wigilię? A serwowano je we wsiach na południe od Lwowa, na przykład w takich sokolnikach. To były pierogi. Ordziaki to były po prostu pierogi. Ale nie byle jakie, bo to były pierogi z tatarczanej kaszy. By je przyrządzić, tarło się ziarna lnianego siemienia z wodą w donicy tak długo, aż utworzył się płyn mleczny serowaty. Potem ten płyn wygotowywało się do gęstości, mieszając z chleczaną kaszą i tym napełniano pierogi. A inne pierogi serwowano na Wigilię, to były właśnie kapuściaki, czyli pierogi z kapustą, śliwiaki, czyli pierogi ze śliwkami. Były też
smażone pączki na oleju, no i oczywiście kutia. Kutia, którą Kuśniewicz nazywał nadpotrawą. Przypomnijmy, że w tych, zwłaszcza w domach na południowo-wschodnich Kresach, takiej chłopskiej izbie, nie mogło zabraknąć oczywiście dziada, diducha. Dobrze. Proszę Państwa, skoro już mamy Wigilię spożytą, no, wypadałoby sięgnąć po prezenty. Jak wspominałem, w wielu domach prezentów nie było. Prezentów pod choinką nie było, bo nie było na to pieniędzy. Bywały w innych miejscach, w domach zasobnych, bogatych. Bardzo ładną anegdotę znalazłem kiedyś we wspomnieniach księżnej Izabeli Radziwiłł. To pałac Radziwiłłów, siedziba ordynacji Dawid Grudeckiej na Polesiu, gdzie także oczywiście obchodzono święta Bożego Narodzenia. A dziennikarz po wojnie pytał księżnę, co dostawała pod choinkę. Na co księżna powiedziała: prezenty, no nic specjalnego. O, kiedyś dostałam siodło. No, życzę Państwu powodzenia. No, ale to było możliwe w rodzinie książęcej u księżnej Radziwiłł. Potem, proszę Państwa, wypada nam jeszcze pójść na pasterkę. W tym roku będziemy mieli z tym kłopot, być może w wielu domach, więc kolędować będziemy rodzinnie. Zwłaszcza pamiętając, że niektóre z pięknych kolęd śpiewanych w polszczyźnie to kolędy napisane przez autorów z Kresów, zwłaszcza ta najpopularniejsza, Bóg się rodzi, czyli tak naprawdę pieśń o narodzeniu pańskim, bo taki był jej tytuł, a jej autorem był przecież znakomity poeta urodzony w Hołoskowie koło Kołomyi, spoczywający dzisiaj na Białorusi pod Wołkowyskiem w Łyskowie, Franciszek Karpiński. Notabene nic nie zestarzała się i nie zdezaktualizowała się treść tej kolędy, a mówiąca o tym, iż Bóg się rodzi, moc truchleje, i prosząca, by Boże Dziecię podniosło rękę i błogosławiło ojczyznę miłą. Jeśli jednak chcą Państwo zrobić frajdę dzieciom, to odsyłam do znakomitej kolędy, bardzo popularnej, zwłaszcza we Lwowie i na Kresach południowo-wschodnich. Bez trudno odnajdą Państwo w internecie, ale zdobiła wszystkie śpiewniki z kolędami, takie jak te wydawane przez Franciszka Barańskiego. W Dzień Bożego Narodzenia, czyli krótko mówiąc, zabawna kolęda, gdzie Panu Jezuskowi przyśpiewują wszystkie możliwe ptaszki. I oczywiście śpiewając, trzeba w miarę możliwości upodabniać głos do dyszkantu słowika, do altu szczygła, czy do gruchania takiego, jakim gruchał gołąbek. Autorem muzyki do tej kolędy był znany filantrop lwowski Felix Szumlański. Nie zatrzymamy się, proszę Państwa, długo przy obyczajach noworocznych, bo i tak czas nas okrutnie goni, a my przypomnijmy, że w nowym roku, kiedy my obchodziliśmy w domach polskich, katolickich święto Trzech Króli, na Kresach południowo-wschodnich, w domach ukraińskich, a tam, gdzie gromadzili się wyznawcy prawosławia i religii wyznania grekokatolickiego, mieliśmy święty wieczór.
rozpoczynający przecież i będący istotnym elementem całego ciągu świąt w kościołach wschodnich. W dniu Wigilii, który przypadał według kalendarza gregoriańskiego 6 stycznia, gospodarz wnosił do chaty Diducha, który symbolizował urodzaj, którego oczekiwano w następnym roku. Diducha umieszczano pod ikonami, gdzie schodziły się prostopadle ławy i gdzie zasiadano do świątecznych posiłków. Bardzo ładny obyczaj zanotowano we wspomnianych już sokolnikach. Wnosząc dziada, pozdrawia się domowników słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I dodawał wnoszący: przyjmiecie mnie na noc do mieszkania, bo chcę z wami dziś w noc przenocować. Po otrzymaniu potakującej odpowiedzi w dziada wkładało się strucle i opłatek i ustawiało w kącie izby koło Bożego drzewka lub obok szopki. A my mogliśmy już siąść do wieczerzy. Do owej wieczerzy w towarzystwie Diducha, który przebywał w chacie przez cały cykl bożonarodzeniowy. Proszę Państwa, wieczerza wigilijna dzisiaj tradycyjnie uważa się, powinna składać się z dań 12. Na kresach bardzo często niekoniecznie było to dań 12. Starano się, by w izbie chłopskiej było tych dań nie mniej niż 7, w domach szlacheckich 9, w pańskich, wielkopańskich 11. Tradycyjnie pojawiał się barszcz, grzyby, pierogi z fasolą czy kapustą, duszone ziemniaki, kompot z suszonych kutiów, suszonych owoców i oczywiście kutia. Kutia, o której Andrzej Kuśniewicz pisał: nadpotrawa, obyczaj i obrządek, niemal sprawa święta, jeśli nie narodowa, bo nasze kresy tej kutii całe. A potem przychodził przecież cały ciąg obchodów z małanką, szczedrym wieczorem, z hołodną kutią poprzedzającą święto chrztu pańskiego, z tradycją, która kończyła się świętem Jordanu. Dodajmy, proszę Państwa, że ten cały ciąg świąt, który obchodzony był zarówno w miastach, jak i w miasteczkach oraz na wsiach, na kresach południowo-wschodnich, to był bardzo często ciąg świąt, który jednoczył. Wprawdzie wszyscy obchodzili święta w swoim kręgu, ale bardzo często się odwiedzali. I to miało tą dobrą stronę, że święta przeciągały się w ten sposób niepomiernie. Jak wspominał znakomity Mirosław Opałek ze Lwowa: gdy u nas w domu nie pozostała już ze świątecznego pieczywa ani okruszyna, gdy wyschły całkowicie źródła świątecznej biesiady u ciotki Katarzyny, pachło bakaliami i miodem, bo oni obchodzili święta w tradycji wschodniej. Po należytym ugoszczeniu krewniaków wuj w sędziwym wąsem na zadumanej po kozacku twarzy zaczynał kolędować, a pierwszą pieśnią była ruska kolęda Boh predwicznej nam narodyłsa. Po niej śpiewał wuj polskie kolędy, najchętniej a wczora z wieczora z niebieskiego dwora, z narodzenia Pana dzień dziś wesoły. I tak to ciągnęło się, proszę Państwa, aż do 19 stycznia, do święta Jordanu. Tak wyglądało święto Jordanu w centrum Lwowa, z udziałem arcybiskupów i biskupów obrządków wschodnich, gdzie przy fontannach, które zastępowały rzeki, gromadzili się wyznawcy obrządku wschodniego. To święto Jordanu, jedno z najważniejszych świąt w Kościele Wschodnim, to także wizytówka kresów południowo-wschodnich. Tu bowiem na ten dzień
Jordanu, Epifanii, objawienia pańskiego czy wodochreszczy, pobliska rzeka, strumień, która płynie w pobliżu, zamienia się na ten szczególny moment w historyczną, biblijną rzekę Jordan, a nad tą rzekę zbiera się cała lokalna społeczność. Tak wyglądały święta Jordanu obchodzone na początku XX wieku, tak zresztą tą tradycję kultywuje się po dzień współczesny. Dodajmy też, że to święto Jordanu było jednym z wielu momentów obchodzonych w sposób ekumeniczny. Ekumenii tego terminu nie znano. Nie znano tygodnia modlitw o jedność wyznań chrześcijańskich, ani tygodnia tolerancji, bo tolerancję ćwiczyło się na co dzień. I gdy przychodziło święto Jordanu, tak jak na przykład w Kołomyi, jak to wspominał profesor Brykowski, z cerkwi wychodziły pielgrzymki grekokatolików, do których dołączali katolicy wychodzący z kościołów w Kołomyi, a z synagogi wychodzili Żydzi i wszyscy razem spotykali się nad brzegiem rzeki, by wspólnie świętować święto Jordanu. Tak było także w 409 pułku piechoty stacjonującym w Kołomyi. To zdjęcie bardzo dobrze oddaje charakter tych świąt. Choinka w rogu pokoju, wyprężone szeregi żołnierzy, na stole chałki, szklaneczki, jak sądzę, niekoniecznie z wodą źródlaną, na niej opłatki, na ścianie orzeł Piłsudski i Mościcki, wigilia w 49. pułku piechoty, ale jeśli obrócą Państwo to zdjęcie, spojrzą na rewers, znajdą tam Państwo datę 19 stycznia, Wigilia, nie Święto Jordanu, w pułku, w którym większość stanowili kuculi, a więc obchodzący w innym terminie Wigilię w swoim pułku. Na koniec jeszcze barwne Święto Jordanu, kiedy po nabożeństwie cerkwi wszyscy udają się nad wodę, na czele procesji mężczyźni niosący chorągwie i krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego. Na dziesiątkach obrazów malarzy pochodzących z kresów południowo-wschodnich, Aksentowicza, Pałcza, Jarockiego, Sichulskiego i wielu, wielu innych, znajdą Państwo odmalowywane na wszystkie możliwe sposoby Święto Jordanu. Kiedy kapłan po odmówieniu modlitwy do Ducha Świętego trzykrotnie zanurza w wodzie trzy płonące świece, symbol Trójcy Świętej, towarzyszy temu hymn liturgiczny i modlitwa nad tą przemblą, nad tą wodą, która zamienia się w tym momencie na wodę biblijnego Jordanu. Jeszcze na początku XX wieku na Huculszczyźnie mężczyźni oddawali wtedy trzy strzały z broni palnej w powietrze, jeden w wodę, wierząc, że zabieg ten odstraszy wilki od pasących się stad latem w górach. Potem był obrzęd pokropienia obecnych wodą święconą. Najodważniejsi jeszcze kąpali się w tej wodzie święconej, licząc, że przyniesie im to zdrowie. Zdjęć wizerunków święta Jordanu na kresach południowo-wschodnich znajdą Państwo dziesiątki, jak wspomniałem, jedno z najbardziej charakterystycznych w polskim malarstwie świąt udokumentowane na płótnie. A my, proszę Państwa, jeszcze koniecznie musimy zabrać na koniec bukłaczek, skopek z tą wodą, przynieść go do chaty, bo musi tej wody wystarczyć na kolejne miesiące, bo to woda święta. Zatem wyposażeni, proszę Państwa,
wodę święconą z Jordanu, wracamy do domu. Tak kończy się ta nieprawdopodobna feria świąt na kresach, którą zaczynaliśmy przy światełkach Chanuki, a kończymy przynosząc jordanową wodę do domu. Warto jeszcze na koniec powiedzieć, że w tradycji było nie tylko wykuwanie przeręby, nie tylko budowanie z lodu ołtarzy i pięknych krzyży, ale także całych niezwykłych konstrukcji z lodu. W wieku XX, w czasach współczesnych, dzięki współczesnej technice, zostało to rozwinięte na gigantyczną skalę i jeśli tylko pandemia ustąpi, namawiam Państwa, by kiedyś wybrać się na Huculszczyznę, na Ukrainę na 19 stycznia i zobaczyć, co potrafią z lodu wykonać mieszkańcy tamtych ziem. A my, proszę Państwa, zmierzając już do końca tej prezentacji, słuchamy jeszcze głosu trębity, która nieodmiennie towarzyszy świętu Jordanu. Kończymy tą prezentację, przechodząc do pytań, rozmów i dyskusji, a dla tych, którzy chcą pokusić się o nagrodę książkową, pytanie, jak nazywa się ten szczególny pomocnik, od którego zapala się Chanukiję, tą dziewięcioramienną menorę. Kto zapamiętał, ma szansę dzisiejsze spotkanie zakończyć z książkową nagrodą. Z mojej strony na razie to wszystko. Oddaję głos pani dyrektor. Dziękuję bardzo, panie Tomaszu. Dziękuję państwu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za tą cudowną opowieść o zwyczajach i obrzędach świątecznych. Ja zachęcam państwa bardzo serdecznie do aktywności na czacie, do odpowiedzi. Pan Tomasz oceni poprawność tych odpowiedzi. I tak jak mówiłam, trzy pierwsze osoby otrzymają książkę w postaci wydawnictwa albumowego pod tytułem Kresy Najpiękniejsze Miasta. I proszę już, pani Elżbieta, panie Tomaszu, Szamasz. 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 Tu jest błąd, literówka. A, to myśmy zdradzili niepotrzebnie na pewno. Tak, ale druga osoba, pani Beata, poprawiła. Okazało się refleksem, tak? Tak, jest. I pani Elżbieta również. Więc czy uznajemy pani, tak, panie Tomaszu? Tak, pierwszy, tak, tak, tak. Czyli te pierwsze trzy osoby otrzymują od nas książki. Gratuluję panią, bo to same panie. Widać, kto uważnie słuchał. Pani Anna jeszcze. Pani Anna jeszcze. A świecznik nazywa się Szamasz. Bardzo dobrze, więc cztery osoby otrzymują od nas te pozycje książkowe. Gratuluję. Pozycje książkowe zostaną przesłane pocztą tradycyjną, skontaktujemy się z paniami w celu dostarczenia tych pozycji książkowych. Szanowni Państwo, czas przejść do sesji pytań. Otwieram zatem sesję pytań. Pojawiło się przy właśnie tym miejscu, gdzie mamy czat, taki znak zapytania. Bardzo proszę, żeby w tym trybie pisać pytania do prowadzącego. Będziemy wszyscy mogli widzieć te pytania. I wtedy będę mogła upublicznić te pytania, żebyśmy my wszyscy je widzieli. Można też na czacie, ale łatwiejszy nawet dla nas wszystkich będzie ten tryb pytań. Taki znak zapytania szary. Bardzo proszę o zadawanie pytań.
Czy są jakieś pytania do prowadzącego? Na razie cisza, panie Tomaszu. Ja mogę tylko jeszcze raz, korzystając z tej okazji, namawiać państwa, by zwłaszcza do tych bardzo pięknych, czasem lokalnych, czasem niekoniecznie dobrze znanych i rozpoznanych, ale bardzo pięknych, bardzo głębokich tradycji świątecznych powracać, by je przywracać, dlatego że zwłaszcza w tym szczególnym roku, kiedy może trochę mniej szalejemy w galeriach, nie mamy w perspektywie natychmiastowych wyjazdów świątecznych na narty, na sylwestry huczne, możemy właśnie poświęcić chwilę na to, by cofnąć się w czasie, by podpytać się bliskich. Może warto wykorzystać tę okazję, by przez telefon najstarszych w rodzinie podpytać, jak u nich wyglądała tradycja świąteczna, tradycja wigilijna, bo przecież to są dziesiątki rozmaitych tradycji, jak Polska długa i szeroka, nie ma u jednej uniwersalnej, a w wielu miejscach to były lokalne wpływy, lokalne tradycje, ale te, które są ponadczasowe, piękne i pozwalają te święta przeżyć w takiej prawdziwie bożonarodzeniowej atmosferze, myślę, warto nawet w centrum Warszawy, Łodzi, Gdańska, Wrocławia czy Krakowa przywracać. Tu jest pytanie ogólne. Ciekło mi, Wigilia Postna była domeną wsi, czyli jak wyglądało w pańskich domach? Ja sobie pozwoliłem na taki może troszkę na złośliwy komentarz. Rzecz jasna, była postna, to znaczy mięsa, ani żadnych potraw mięsnych podczas tej Wigilii nie serwowano. Tyle, że trudno to nazwać postną wieczerzą, jeśli na tą wieczerzę składały się dziesiątki dań, bo jeśli na stół wjeżdżało 7-9 różnych gatunków ryb, jeśli pojawiały się kilka zup, jeśli pojawiało się co najmniej kilka rozmaitego typu ciast, nie mówiąc o tortach i różnych innych rzeczach, no to wyobraźmy sobie, że trudno tą Wigilię nazwać postną. Rzecz jasna, Wigilia kończy Wielki Post, ale tak na dobrą sprawę, Wigilia powinna mieć jeszcze jednak ten charakter przynajmniej częściowo postny, a nie być orgią i można powiedzieć takim niekończącym się żarstwem. Na to jest czas w pierwszy i drugi dzień świąt. Wigilię jeszcze powinniśmy zachować pewien umiar. I stąd ta moja uwaga. A na wsi to wynikało po prostu z biedy. Niczego innego, tylko z biedy. Tam po prostu nie było takich możliwości. Jadło się dosyta, rzecz jasna, bo to była Wigilia, wieczór świąteczny, szczególny, ale dużo mniej wyszukanie, dużo mniej tych potraw lądowało na stole. I stąd ta moja uwaga, że ta Wigilia w wielu domach mieszczańskich, zasobnych, bogatych, w wielu domach, w wielu dworach czy w wielu pałacach, no już taką Wigilią bardzo postną nie była. Chociaż oczywiście zachowywała pozory tylko pod tym względem, że nie było tam dań, które w czasie postu teoretycznie się pojawić nie powinny. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze pytania do pana Tomasza? Bardzo proszę o zadawanie pytań. Może jeszcze o kolędy, te najbardziej tradycyjne. Czy podpowie pan źródło, gdzie można odsłuchać melodii? Może jest zbiór, baza w sieci lub może na płytach ktoś wydał. Te najbardziej tradycyjne wykonania mam na myśli.
miło byłoby zaproponować rodzinie w ten Dzień Bożego Narodzenia. Pisze pani Beata. Proszę państwa, kolęd mamy pod dostatkiem. Rzeczywiście w minionych latach przyjęło się, że kolędy śpiewają wszyscy możliwi piosenkarze, wszystkie gwiazdy, aktorzy, czasem próbując no, troszkę zmodyfikowanych, nowocześniejszych wersji muzycznych. Natomiast bez trudu znajdą państwo i w internecie, zwłaszcza kolędy śpiewane na przykład przez chóry, zwłaszcza te kolędy, które śpiewane są czy przez śpiewaków zawodowych, czy przez chóry kościelne, czy przez Śląsk, czy przez Mazowsze. Tam bardzo często pojawiają się te tradycyjne wersje kolęd, no oczywiście w wykonaniu artystycznym, ale bez rozmaitych nowinek, można powiedzieć. Ja nie jestem specjalistą od muzyki, od melodii, więc nie chciałbym się w tej sprawie mądrzyć i zabierać głosu, nie mając ku temu odpowiednich kwalifikacji. Ale jak sądzę, bez trudu znajdą państwo trochę właśnie takich tradycyjnych wersji. Myślę, że proszę zajrzeć zwłaszcza na strony Polskiego Radia, bowiem radio wielokrotnie wydawało płyty z muzyką tradycyjną, także z muzyką ludową. Jak sądzę, znajdą tam też państwo takie nagrania. No, bardzo często też, niestety nie we wszystkich kościołach, bo wielu organistów ma tendencję do tego, by unowocześniać kolędy. Nie wszędzie śpiewa się je w warstwie tradycyjnej, ale te najbardziej znane, te kilkanaście kolęd, które chodzą na okrągło, myślę, że bez trudu odszukają państwo w tych wersjach klasycznych. Trzeba też powiedzieć, że to jest okazja do tego, by przyjrzeć się kolędom pod kątem poszerzenia repertuaru. My najczęściej znamy te, najczęściej, najchętniej śpiewane. Tymczasem język polski, polszczyzna, tradycja polska zna nieprawdopodobną ilość kolęd i warto sięgać do rozmaitego typu nagrań śpiewników, by także te do tej pory zapomniane, czy mniej znane, czy słyszane gdzieś w dzieciństwie, potem gdzieś zarzucone, śpiewać. Stąd mój apel, by zwłaszcza w domach przypomnieć tą piękną kolędę śpiewaną w zwłaszcza na kresach południowo-wschodnich, chociaż rozeszła się dużo dalej, skomponowaną przez Feliksa Szumlańskiego, bo to kolęda, którą bardzo lubią dzieci, bo te wszystkie ptaszki i odgłosy ptaszków, które się pojawiają w tej kolędzie i taki zabawny, trochę krotochwilny charakter tej kolędy jest bardzo wdzięczny. Przypomnijmy, słowik zaczyna dyszkantem, szczygieł mu dobiera altem, szpak tenorem krzyknie czasem, a gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem. To jest moment, w którym obecni i śpiewający tę kolędę mężczyźni mają obowiązek zaśpiewać ją głębokim basem ku uciesze wszystkich dzieci. Dziękujemy. Kolejne pytanie jest od pana Jacka. Pan Jacek pisze, czy karp po żydowsku był potrawą typowo wigilijną? Podobno nie był specjalnie lubiany. Pan Jacek pisze, że jest z Gliwic i pamięta jeszcze opłatek przekładany miodem i to, że prezenty przynosił aniołek, a na drzewku wisiały bańki, a nie bombki, jak wreszcie polski. Proszę państwa, bardzo trudno jest mówić o jakiejś jednolitej formule tradycji. My dzisiaj rzeczywiście przede wszystkim mówimy o karpiu, ale proszę pamiętać,
że to wynika z tego, co nam oferuje handel i stawy rybne i gigantyczna podaż karpia na święta. W tamtych czasach łowiło się wszystkie gatunki ryb, które pływały w rzekach. Jak Państwo słyszeli, w takich Dereszewiczach nikt tam żadnego karpia nie podawał, tylko podawało się szlachetnego szczupaka, podawało się leszcza, podawało się dziesiątki innych gatunków ryb, które pływały w rzekach na kresach, no zwłaszcza w rzekach na kresach, które ze względu na brak uprzemysłowienia, brak industrializacji ciągle były domeną zdrowych, dobrze pływających ryb, więc mogły to być i pstrągi, zwłaszcza w terenach górskich, mogły to być dowolne ryby. Bardzo często zapożyczenia związane z tradycją przyrządzania ryb po żydowsku wiązały się z tym funkcjonowaniem środowisk w sąsiedztwie. Jeśli przepisy kuchni żydowskiej, w tym sposoby przyrządzania ryb doskonale znane u sąsiadów, przenosiły się do domów chrześcijańskich i stąd bardzo często mógł się pojawiać karp po żydowsku, ale przyrządzano go także w inny sposób. To jak mówię, ja bym nie ryzykował tutaj takiej oceny, że jest jakiś jeden powszechnie obowiązujący, czy był jeden powszechnie obowiązujący zwyczaj. Myślę, że to, co jest wielkim bogactwem kultury, polskiej kultury, to jest jej nieprawdopodobne bogactwo zapożyczenia, importy, które świetnie się w polszczyźnie zadomowiły, czy pochodzące z kultury żydowskiej, czy ukraińskiej, czy chłopskiej. Przecież kutia nie była żadną potrawą serwowaną w zasobnych, dobrych rodzinach. To rzeczywiście kuchnia, kutia, potrawa, która wyrosła z ludu, no ale potem stała się przysmakiem salonowym. Tyle, że kutia kuti znowu nierówna. U mnie w domu kutia to był mak, mak, mak i jeszcze raz mak, miód, miód i jeszcze raz miód i bakalie. Pszenicy było w tej kutii tyle, co kot napłakał. I kiedy po raz pierwszy poszedłem na Wigilię do rodziny mojej żony, gdzie było dużo więcej pszenicy, dużo mniej maku, dużo mniej miodu i dużo mniej bakalii, i to wszystko nie było zmielone po raz czwarty, piąty, tylko te kawałki były dużo większe, myślę sobie, cóż to za kutia? Toż to nie jest kutia. Ba, były domy, w których kutie jadło się łyżką, bo tak naprawdę to była zupa, potrawa o konsystencji zupy, więc nawet ta kutia nie ma jednego wymiaru, jednego charakteru. I jeszcze raz warto to powiedzieć, warto czerpać z całej ogromnie bogatej tradycji kulinarnej, jaką się szczycimy, mieć w każdym domu coś, co jest, można powiedzieć, spécialité de la maison, specjalnością domową, znakiem rozpoznawczym, czy czymś, co sięga tradycją dwóch, trzech, czterech, pięciu pokoleń wstecz, ale też wykorzystywać tą całą paletę możliwości, jaką daje nam Wigilia, by czasem zaproponować, no właśnie dania wydawałoby nam się egzotyczne, doskonale w polskiej kuchni znane, serwowane na Wigilię w wielu domach, tylko dzisiaj nikt już o tym nie pomyśli, żeby na przykład pierogi z kaszą chreczaną serwować na Wigilię. Dziękuję ślicznie za te wszystkie wyjaśnienia. Państwu za aktywność,
za udział w naszym konkursie, za wysłuchanie, za dobrnięcie do w zasadzie końca już. Przed nami piękny czas przygotowań. Zachęcamy do aktywnych tych przygotowań. Nie wiem, czy do końca wszystkie panie, bo ja sprawdziłam, może nie jestem na tym etapie, gdzie tam wyszczególnione były dni tygodnia przygotowań do Wigilii. Ja dopiero zaczynam, przyznaję się szczerze. Idę piec pierniczki w takim razie, żeby ta moja choinka była faktycznie jadalna. Jadalna. I tego Państwu bardzo, bardzo serdecznie życzę. Życzę Państwu z całego serca udanych, zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, w gronie rodzinnym, chociaż nie wolno nam się spotykać zbyt blisko z rodzinami. Niemniej jednak, mimo wszystko, w gronie rodzinnym, spędzonych spokojnych świąt życzę. Bardzo dziękuję Państwu za udział. Bardzo dziękuję za wszystkie nasze spotkania w tym roku. Mam nadzieję, do zobaczenia w przyszłym roku również w takim samym licznym gronie, bądź jeszcze większym nawet. I mam nadzieję, że już będziemy mogli zobaczyć się w siedzibie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Dziękuję serdecznie panu Tomaszowi, dziękuję ciepło wszystkim Państwu. Kłaniam się nisko. Dziękuję Państwu bardzo.